Jesteśmy w Primarku i chcemy wymienić buty. Mam nadzieję, że nam wymienią. Bo okazało się, że te, co mu kupiłam na urodziny, Tymonowi, to są za małe. Zobaczcie, jaka różnica. 23, a 27. Krzysztof ze mną jest. Nocki pracuje. To się przejechał. I dzieci odbiera ze szkoły. Ale ja zaprowadzam. Właśnie, za lekko masz. Stwierdziłam, że w tej ramce pięknie by wyglądało moje logo. A moje wystawowe artefakty wyglądają bardziej w tym stylu. Bardziej w tym. No, ale to by się prezentowało ładnie, tak czy inaczej. Albo w tym. Tak. Tak. Tu też widzę swoje logo. Na czarnym tle. A w tym znowu moje kryształy by się pięknie prezentowały. To jest piękne. No nie wierzę. Krzysiek, widzisz? Widzisz, nie? Ajajaj. A jakie tam wcześniej kubeczki ładne w pawie były. Też było kilka. I to jest powód, dlaczego ja potrzebuję piękny ogródek. To też coś, co przypomina pawia. Tu nie pokażę ceny, bo nie chcę tego podnosić jedną ręką. Dywaniki. Ten jest ładny. Z Lizbony. Coś tu wiemy jeszcze na ten temat? 100% koton. Wełniany. Ile to kosztuje? Mają one cenę? Tam widzę jeszcze jeden taki identyczny. Nie, to nie ma ceny. Jednak. Bezcenne. O, to takie fajne. Wróciłam się, żeby wam pokazać te kubeczki. Widzicie? Pawik. Teraz to muszę odwiesić. Tu jest pawik. To są jeszcze bardzo ładne. I ten jest piękny. Dobra, kubeczki, a teraz pędzimy, żeby zdążyć na autobus. No to pędzimy. Dobra, zdążyliśmy na ten autobus, nawet minutkę musieliśmy na niego poczekać, aż się podstawi na stanowisko, więc naprawdę w bardzo dobrym czasie. 5 minut z TK Maxa do ten szliśmy. Spacerkiem jest 7, my tu byliśmy w jakieś 4-5 minut, także dobry czas. I jedziemy. Bo? Zobaczcie, jak Ami szybko liczy. Jest 14. 9, 11, 5. Ja pomagam mi. Ja pomachałem mi. Dałem pusiaka. 1.
No muszę, bo się uduszę. Trzy gwiazdki. Okej. I widzimy się za chwilę. Komuś, mam na ciebie propozycję, Mike. No i dzisiaj dużo roboty mnie czeka. Zobaczcie, jak wygląda naprawdę warsztat przy szyciu. Tak. Tutaj wiszą rzeczy. Tutaj jest totalna rozjebunda jest. No, inaczej się tego nazwać nie da. Tak, tutaj, bo to jest w ogóle wszystko, jak ja zostawiłam wieczorem koło 23 i poszłam spać. Tak, tu jest. No tak, tu mam sobie Heinekenka wczoraj do szycia. Taką małą puszeczkę. Nie, dwie takie małe puszeczki wypiłam, czyli tak naprawdę równowartość jednego piwa. Rozłożone w czasie oczywiście. Tak, no, do przecierania wszystkiego tam, jak coś gdzieś tutaj, coś to, to się przydaje. No i jako smarkatki. No i co? No i tak, nie? O, zobaczcie, jak to tu... O, tutaj mam rozpierdziel totalny. No i tutaj, nie? Też są uszyte. Jeszcze wracając do tego, co jest tutaj. Ale się wygadałam. No dobra, zrobimy tak. Tego nie było i nie widzieliście. I później będziecie udawać. Wow! Ale ty to uszyłaś. Także nie widzieliście tego i będziecie udawali zdziwionych, co to jest. Dobra, jak już uszyję. Taką mamy umowę, ok? No, to świetnie, to nic. Idę na dół zrobić sobie dolewkę kawy. Biorę się za robotę. Nie dalej jak 2 dni temu mówiłam Krzyśkowi, żebym sobie zjadła tuńczyka. I że fajnie by było, jakby gdzieś wegański tuńczyk był. I proszę bardzo, mamy jakiegoś wegańskiego nie tuńczyka. I ja zaraz go będę na śniadanie sobie robić. Ale ja jestem szczęśliwa. No, szczęśliwa będę, jak będzie smaczny. Ale i tak się cieszę, że dorwałam. Wspaniale. No po otwarciu to on wygląda tak. No i ciekawe, będziemy próbować. Próbujemy. No. Tak do końca tuńczyk to nie jest, ale... Przypomina to tak trochę rybę i na chlebie może być dobre, bo ja to będę robić na chlebie. Taki bardziej, przypomina mi bardziej taką smażoną rybę smakiem, aniżeli tuńczyka jakiegoś tam w oleju, wiecie, w sosie własnym i tak dalej. Ale jest to spoko i jest to do... No jak ktoś nie je ryb na co dzień, nie je mięsa, to tak, to będzie, myślę, usatysfakcjonowany, bo ja też nie ukrywam, że ja się od tych smaków trochę odzwyczaiłam. I tak naprawdę jestem świadoma tego, że jak gdybym teraz może spróbowała takiej ryby, mogłaby mi nie smakować. Ale to jest spoko. Pamiętacie, jak wam pokazywałam te buty? No to włożyłam sobie sznurówki i sobie je właśnie dzisiaj założyłam. Tak. Takie są. I wiecie co? Nawet wygodne. One nie są najwyższych lotów. Sobie myślałam, że będę za bardzo się czuć w nich plastikowo, ale jest ok, jest spoko i fajne są.